Ja chcę powiedzieć, że ruch Palikota od dawna wskazywał na różne nieprawidłowości, które mają miejsce w Ministerstwie Obrony Narodowej i w Armii Polskiej. To, co się wydarzyło, jest to krzyk rozpaczy prokuratora, który usiłował z tymi zjawiskami walczyć. W związku z tym ruch Palikota apeluje do marszałka Stefana Niesiołowskiego, przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej, o natychmiastowe zwołanie prezydium, a następnie Komisji Obrony Narodowej. Oraz ruch Palikota złoży projekt powołania Komisji Śledczej do spraw nieprawidłowości w Ministerstwie Obrony Narodowej i w Polskiej Armii. I na ten temat powie członek Komisji Obrony Narodowej, poseł Bartłomiej Bodio. Proszę bardzo.